Dzisiaj przed nami finał najtrudniejszego challenge'u na świecie. Dokładnie rok temu film z pierwszej części obejrzało prawie 1 000 000 widzów. A finał jest najtrudniejszy i może zająć nawet 10 godzin gry. Do przejścia gry będziemy używać najnowszych przedmiotów z Minecrafta 1.20, które kupimy u osadnika. Pytanie, czy uda mi się dzisiaj pokonać smoka? Mylę państwo, jeszcze nie zacząłem, a już się zestresowałem. Tutaj na tym świecie dosłownie niczego nie ma. Znaczy, niczego, jest z nami pan Andrzej. I Andrzej ma naprawdę bardzo dziwny handel. Poza tym, że dziwny, to też jest niesamowicie długi. Nie wiem, czy ja to dzisiaj przejdę. Liczę od was na łapkę w górę za to poświęcenie i subika, bo jest za darmo i głupio nie kliknąć. Dobrze, Andrzeju, bo czas nas goni, musimy zacząć handlować. Tylko czekaj, bo ja tutaj mogę kupić pędzel, w zasadzie potem mogę zrobić kamień, ale potrzebuję najpierw do tego dwa pędzle. I piasek. Za piasek będziemy mogli kupić sobie pierwsze drewno. Okej, czyli by trzeba było zebrać tych kwiatów, jak zrobimy jakieś narzędzia, to potem zejdziemy niżej, bo im zejdziemy niżej, tam będą lepsze kwiaty do handlu. Zróbmy sobie tu jakiś teren tak, żebyśmy mogli się gdzieś tutaj zabezpieczyć przed mobami, które przyjdą nam w nocy. I tak, wiem, kiedyś mieliśmy podobny odcinek z takimi kwiatami, ale to jest zupełnie co innego, ten jest 1 000 000 razy trudniejszy. Myślę, że pierwszy dzień tak czy inaczej powinienem poświęcić na to, żeby zebrać jak najwięcej kwiatów, bo droga do tego, żeby zebrać sobie jakiekolwiek drewno, jest naprawdę długa. Potrzebujemy piasek i nie wiadomo skąd mam wziąć krzemień. Nie wiem, czy jest jakaś dziwna mechanika, czy coś da się tutaj przemienić. Nie, to jest barwnik. Skąd mam wziąć krzemień niby w tej grze? No cóż, panu Endermanu dzień dobry! O, i zniknął. Dobra, czekaj, Andrzej, co ty mi możesz zaoferować za te wszystkie kwiaty, co? Jeden pędzel, drugi pędzel, trzeci pędzel, za pędzle będziemy się handlowali. Ej, jest problem z trzymaniem tego w ekwipunku, no bez jaj! Ja mam nadzieję, że ja w tym roku się wyrobię. Dobra, mamy 5 dekorowanych tych garnców. Czy możemy coś z nich zdobyć, bo ja nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie będziemy potrzebowali 10 bambusów, żeby zrobić sobie sadzonkę wiśni i 10 szkieł, czyli musimy w jakiś sposób zdobyć sobie ten piasek. No i marchewkę za 20 krzemieni. Czekaj, czy w tym przypadku nie będzie krzemienia, bo coś tak kminie, że może w tym środku będzie krzemyczek, czy tak nie działa? A jak mi pęknie i zmarnuje, to będzie mi przykro. A weź... Weź teraz pędzel, weźmiemy i będziemy to teraz pędzlować, może tak to zadziała. Chociaż szczerze mówiąc, wątpię. Odkurzmy sobie to, proszę bardzo! Nie? Ewidentnie tutaj nie ma krzemienia. A czy jeżeli to zniszczę, to dostanę krzemień? Tutaj tego się nie da zniszczyć, to po prostu... Aha, super. To ja dalej nie jest, go mam wziąć krzemień. Andrzej nie sprzedaje ani gravelu, ani krzemieni. Nie wiem, czy ja jestem jakiś dziwny, ale nie mam pojęcia skąd to wziąć. Dobra, póki co może wymieńmy to sobie po prostu na kamień, który tak na razie nic mi nie da, ale zawsze coś. Wiecie co, zróbmy sobie zejście na dół, zaraz za naszym gałganem i zobaczmy, czy z tych drugich kwiatów przypadkiem nie będzie można zrobić nie wiem czego, barwnika? Jak generalnie głęboko będzie do tego, żebyśmy dostali się na ten drugi poziom kwiatów? No ziemię zdobyć to nie problem, ale problem będzie zdobyć się drewienu. Okej, widzę, że już mamy kwiaty i to jest dzbanecznik. Okej, z dzbanecznika możemy zrobić błękitny barwnik. Dobra, to się może przydać, ale póki co i tak nic nam to nie daje. Tutaj to by się przydało zrobić taką klapkę, żeby mnie kładła i żebym mógł zbierać sobie te dzbaneczniki po prostu leżąc, bo tak byłoby najszybciej. Dobra, czy za ziemię mogę coś wymienić? Jeżeli nie mogę, to co wtedy? Daj ziemię, coś jest? No, nic nie ma za ziemię. Czy to jest taki chodliwy towar? Jak za ziemię nic nie ma? No, za dzbaneczniki przynajmniej mogę dostać jeden pędzel. Wow. Czy co, zrobię sobie tutaj takie małe przejście? Póki co może będzie w miarę bezpiecznie, jak nic mi tutaj nie będzie górą przechodziło. Okej, jeszcze trochę ziemi. I myślę, że przydałyby się jakieś pochodnie, tak żeby tutaj mi się moby nie zaczęły pojawiać. I spróbuję wykminić tak, że gdy pojawią się moby, no to wtedy będą zombiaki. A jeżeli będą zombiaki, to jest szansa, że wypadnie nam marchewka. A za marchewki, jakie zasadzimy, będziemy mogli sobie wymieniać... Aha, czekaj, jak zasadzisz marchewkę, jak nie masz motyki? No nic, mamy mały problem, bo totalnie nie wiem jak to zrobić. Skąd mam cię wziąć, krzemieniu? Dobra, zaklejmy tutaj, o, proszę bardzo. Już trochę bezpiecznie i tutaj też zaklejmy, o, jak pięknie. Ej, bo tak sobie myślę, co jeżeli tutaj na przykład w tej skrzyni Endu coś będzie? No bo nie ma innej możliwości, żeby zdobyć krzemień. Wiecie co? Zdobądźmy tyle ziemi, żeby zrobić sobie bloki bambusu i zobaczmy, czy z nich będzie można zrobić patyk i jakieś drewno. Ogarniemy może skrzynkę za pomocą właśnie bambusa i być może tam będzie krzemień, żeby mieć szkło. Brzmi jak plan! Ale czy tak będzie, to ja nie wiem. Tylko teraz pytanie, czy mam chodzić tutaj i zbierać te rzeczy, czy raczej pójść gdzieś indziej? Wiecie co, na razie chyba tutaj na dole, póki jest noc, bo będzie ciężko wyjść na zewnątrz. Na zewnątrz pójdziemy, jak się zrobi jasno, zdobędziemy wtedy trochę kości, żeby móc sobie tutaj rozwijać na przykład trawę bądź inne kwiaty z barwnikami, jak już zdobędziemy ziemię tutaj, mylę państwo. A wiecie co, mam w sumie jeszcze lepszy pomysł. Wyrzucę te wszystkie rzeczy tutaj, pójdę już teraz zbierać te kwiaty, jak zginę, no to trudno. O, czekaj, bo dzień przyszedł, no to chyba jednak nie zginę. Czekaj, szybko, dasz radę, zdążysz, Andrzeju! Zobie, już do ciebie idę! Ała! O,
Dobra, mamy to. Nówka sztuka. Zaraz przyjdzie dzień, wszystkie oby znikną, wtedy wymienimy te sobie zbaneczniki, czy tam nawet ogniste kwiaty po prostu na pędzle i oby bambus się przydał. Zaraz ci, Andrzeju, też powiększę chałupę, bo mam dużo ziemi. Zaraz się spalicie, gałgany. Już słonko przypieka, już przypieka, już was boli. Bardzo dobrze, oby tak dalej. O, i supery się spalili. I ja mam jedzonko, no być może nie jest najlepszych lotów, ale no, zawsze coś. Dobra, no to ja lecę teraz zbierać kwiaty, a przy okazji to, co tutaj powypadało z tych mobów. Tylko nic nie widzę, bo w tych kwiatach wszystko poznikało. Ej, dobra, mamy strzały, ale kości nie znalazłem. Dobra, trochę tego mamy, zobaczmy, co mogę z tego zrobić. Andrzeju, no drzwi były w innym miejscu, no ale co zrobisz? Dobra, pędzli mamy co niemiara, zobaczymy, jak to jeszcze będzie się przekładało, kiedy wrzucimy to sobie wszystko w przemielarkę na bambusy. Dobra, jest tego dosyć dużo. Okej, dawaj mi teraz, no, dekorowane garnce. Tego jeszcze więcej trzeba, no, złodziejstwo w biały dzień po prostu. Dobra, no tych bloków bambusu za dużo nie będzie, nie? Jakby trochę się nakopałem, ale to w ogóle nieopłacalne. Mamy 5 bloków bambusu, mogę coś z tego zrobić? Okej, bambusowe deski, z nich będzie można zrobić chyba skrzynkę i z nich już będzie można zrobić patyki. Pokaż to, mamy 10, okej. I teraz tak, z tego... No właśnie, skrzynka, z tego możemy zrobić crafting, dobrze mówię? Perfekcyjnie! Okej, to po prostu głupi, ja nie wiedziałem, że z bambusa takie rzeczy można, ale już wiem. Czyli teraz z tego mamy patyki, patyki już gotowe, potrzebujemy jeszcze tylko trochę tych kwiatów, żebyśmy mogli zrobić sobie skrzynkę i postawić sobie ender chesta, w którym mam nadzieję coś będzie, no po co miał być ten ender chest niby? Dużo lepiej byłoby te z dołu zbierać, ale ja nie mam nawet łopaty, żeby gdzieś tam się wkopać. Ale zaraz będziemy mogli zrobić sobie tą taką drabinkę. Żebym się położył i zbierał wtedy kwiaty, to jest dobry plan. Dobra, styknijmy to już na skrzynkę, czy jeszcze nie? Oj, chyba jeszcze nie. Okej, totalnie nie, jeszcze dużo nam brakuje. Chodźmy na dół do tych zbaneczników. O Jezu, to aż 6 potrzeba, to ja nie wiem, czy to się opłaca. Ile potrzeba zbaneczników, że to 20? No dobra, no to 2 razy szybciej w sumie, nie? Dobra, dawaj tą klapę, idziemy pod zbaneczniki. O, Creeper, ty, ale się przestraszyłem. O Jezu, człowieku, co ty robisz w ogóle? Jesteś niepoważny! Zapraszam tutaj. No co za Creeper, w biały dzień takie rzeczy. Proszę wybuchnąć sobie tu. Chociaż z niego mogę TNT sobie zrobić, nie? Jak tak patrzyłem, tam za jeden proch chyba nawet. Bo zanim ja go pokonam w ten sposób, to to minie cały dzień. Ajajaj, wybuch, dobra, trudno. Tam na dole to pewnie jeszcze więcej mów teraz będzie. Dzień dobry. Ja chyba będę musiał sobie znaleźć jakieś inne zejście. Chodźmy w tą stronę, to jest dobry plan, tam dziury nie ma. Czekaj, zjemy coś takiego, zrobimy sobie przejście tutaj i zejdziemy tam na dół. Bardzo dobry plan. Pyk, klapa, cyk w łeb. Elegancko, mylę państwo. Dawaj mi to, coś tu nie ma opcji, no nie wierzę po prostu. A tak się miało opłacać. Dobra, to ja sobie spróbuję może tutaj. Nie ma tutaj mobów? Czy są? Nie, tutaj z tej strony akurat nie ma. No dobra, to nie jest jeszcze tak źle. Kładziemy to tu, cyk i zbieramy, dobra. Tylko żebym zapamiętał, gdzie to było. Czekaj, kordy. 30 na 10, okej, zbieramy dzbaneczniki. 1 hour later. Dobra, kawał przekopany, myślę, że tyle wystarczy. Wyjdźmy, tutaj było przejście? Tak, dobra. Wyjdźmy, zobaczmy, czy już teraz wystarczy mi na tą skrzynię, żeby tam coś było, proszę. O, jeszcze noc. Właśnie ja czekałem na noc, jak ja uwielbiam po nocy chodzić, tak jest wtedy bardzo bezpiecznie. Okej, jeszcze nie jest aż taka zła noc. Okej, dobra, zamknijmy to i teraz przehandlujmy to, co mamy. Ej, na nadzbanecznikach dużo bardziej się opłaca w sumie. To też się nie będzie stakowało. Okej, dobra, myślałem, że chociaż coś, ale jednak nic z tego. Tak można klikać, tak jest wtedy szybciej. Ej, serio, nie jest źle, dobrze, czuję się nawet dorobiony i teraz wszystko na bambusy. Dobra, ile tego mi wyjdzie i czy wystarczy nam już na tą skrzynię? Okej, na spokojnie, bo to jest 18 desek. Więc możemy sobie zrobić jeszcze 2 razy po patyku, bo potrzebujemy 10 aż. I teraz zrobimy skrzynkę z tego tutaj, proszę bardzo. I daj mi to, proszę, czy będzie skrzynia endu? Co teraz się wyda... To tak świeci. Dzbanecznik świeci! Nie. Skrzynia endu świeci? Okej, myślę, że to dzbanecznik świeci. No to postawmy ją sobie tutaj i czy coś tutaj by... Dar od Kizubry, bierz ile zechcesz. Ja cię nie mogę, jak fajnie! No tego to się nie spodziewa... Dlaczego to się tutaj w ogóle pojawia? Dobra, my suspicious gravel, nie dość, że to jest gravel, możemy w końcu krzemień zdobyć na sadzonkę! To jeszcze możemy w nim wykopywać rzeczy. Czekaj, co tutaj fajnego może w czymś takim znaleźć? Wow, jak mi się to podoba. Aha, nic. Super, świetnie. Ja się tego oczekiwałem. One serio wszystkie będą puste? No bez jaja, mam nadzieję, że tutaj coś będzie. Jestem delikatnie oszukany. Mam krzemyczek, człowieku. Wow. A, dobra, trzeba to najpierw odkurzyć, żeby Bez jaj! A co mogłem za krzemień? Za krzemień mogłem jeden piasek. Dobra, czyli jeżeli byśmy zdobyli dużo tych potów, żeby zrobić sobie bruk, wymienimy to na piec. W piecu będziemy mogli przepalić sobie piasek, żeby zrobić szkło.
A taki szkieł potrzebujemy 10, z czego się orientuję, na samym dole powinny być jakieś różowe kwiaty, tylko to trzeba zejść bardzo, bardzo głęboko. Z pierwszą sadzonkę i będziemy mieli narzędzia. Dobra? Musimy to zrobić. Ale póki co mnie stać nawet na łopatę, także nie będę się tutaj bawił. Ale najpierw zginimy sobie, żebym czuł się troszkę bezpieczniej. Co? To brzmi jak genialny plan. 3 serca to nie jest zbyt dużo. Dzień dobry! I do widzenia. Z kamienia możemy sobie zrobić od razu nawet złoże węgla, ale dalej ja na razie nie mam nawet kilofa, żeby to wykopać, więc zostawmy to. A ja mam jeszcze genialniejszy plan. Zejdźmy teraz na sam dół, tak do końca, na samiusieńki dół. Zbierzmy tych różowych kwiatów bardzo dużo, bo dzięki nim nie dość, że będę mógł zdobyć sobie dużo pędzli, to przy okazji przedadzą nam się na barwnik do szkła. I światełko mamy bardzo ładnie. Teraz to by trzeba było gdzieś zakleić, żeby nam tu nie przyszli, to weź to rozwal. Okej, cyk, 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 cyk i jest bezpieczniej. Wiecie co, zrobimy tak, nie będę robił schodów, bo to jest trochę bez sensu, nie wiem jak głęboko to jest, a w ten sposób to mi cała łopata zaraz pójdzie. Zdejmijmy po prostu kopiąc się na sam dół. Nie wiem, czy to jest bezpieczne? Zobaczymy, być może, no chociaż wątpię, że tutaj coś innego było poza ziemią, pod ziemią. Wziąłem tą płytkę? Tak, dobra, będziemy mogli się po... Wow, okej, jesteśmy, tak, coś czułem, że tutaj będą właśnie te różowe kwiaty. Czekaj, nie róbmy z dużego przejścia, tak żeby moby się tutaj nie pojawiały. Połóżmy teraz to, walnijmy się i zbierajmy różowe kwiatki. Nie pamiętam, za ile można było je wymieniać, ale tak czy inaczej to jest opłacalny biznes. Jakie kordy? 10 na minus 10, okej, okay, kładziemy się i dużo, dużo zbieranka. 12 seconds later. Dobra, mamy pół ekwipunku, jeszcze drugie pół. Dobra, jeszcze tylko jeden stack i możemy stąd lecieć. Dobra, już więcej nie podnoszę, dawaj szybko do wyjścia, zobaczmy ile z tego będę miał. Mam nadzieję, że nie będę musiał więcej schodzić i zbierać kwiatów. I długa droga przede mną, żeby stąd jeszcze się wydostać. Dobra, no i jesteśmy. I nawet jest dzień, jak miło. A tu coś się dzieje? Nie, tutaj cisza i spokój. Ej, czekaj, 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 trochę darmowego mięsa trzeba zebrać. Znaczy, czy to takie darmowe, no nie wiem, no ale zawsze coś można zjeść, nie? W ogóle jakim cudem nie spada mi głód? W ogóle głód mi nie opadł, jak byłem tam na dole, dlaczego? Dobra, chyba trochę tego będzie trzeba wrzucić tutaj, bo wszystko mi się totalnie nie zmieści w ekwipunku. Za 5 ty... Co ty gadasz? Ale to się opłaca, jak to był dobry pomysł. Ja będę musiał skrzynię na to wszystko zrobić. W każdym razie na pewno potrzebujemy piec, więc musimy do niego jakoś się tutaj dostać. I już mam, dobra? Piec gotowy. Pyk. Bambus nie będzie aż taki trudny do zdobycia, no bo łatwo możemy go tutaj sobie zebrać. A w zasadzie potrzebujemy tylko 10 krzemieni. Okej, dobra. Mamy 7 tego, trzeba będzie to teraz sobie wypędzlować. Tak, żebyśmy mogli w tym zacząć wyszukiwać sobie, znaczy nie wyszukiwać, tylko po prostu zamieniać to na krzemień. Przekopmy, żeby stało się zwykłym gravelem. No i kwestia kopania, żebym dostał 10 krzemieni, to może zająć wieczność. Dobra, i teraz trzeba by było raz, dwa, trzy. No i kopiemy tak, żeby wypadło nam... O, jest krzemieniek jeden, bardzo dobrze, mamy już 2 piaski. 3 krzemienie, 4, 5, 6, 7, 8, jeszcze tylko 2, 9, 10, dobra, mamy to. Dobra, to wystarczy teraz tylko przepalić, ale najpierw zróbmy sobie narzędzia, czyli zróbmy sobie kill-off, jakiś może miecz, żeby atakować moby i tak dalej. Dobra, teraz bruk możemy na spokojnie zamienić sobie na węgiel. Okej, okay. Mamy kill-off, możemy wykopać węgielek i niech nam się to zacznie przepalać. Potrzebujemy jeszcze do tego 10 ociosanych pni bambusu, czyli trzeba będzie zrobić sobie po prostu siekierę. Okej, okay, siekiera jest. I teraz weźmy kolejnych trochę kwiatów, żeby przerobić sobie to wszystko na bambusy. No klikania to ja będę miał z godziny samą chyba tutaj. Dobra, mamy 10, teraz by trzeba było to wszystko tylko ociosać. Ty, ale nie popychaj, dobra? Dobra, mamy. Teraz to możemy przerobić sobie na barwnik. I szkło, które mamy, możemy w tym momencie sobie zabarwić. Da się zabarwić jedno szkło, czy ja potrzebuję milion? No nie gadaj, że ja będę musiał jeszcze więcej tego szkła nazbierać. No bez jej mam dopiero 8, a tak to tego nie przerobię. Ty oszuście, ty! Dobra, idę po jeszcze więcej krzemienia, w zasadzie potrzebuję jeszcze 6. Ty, ale tego to ja mogę sobie brać ile chcę przecież, ja zaraz z tego zbuduję mur. Genialny plan. A, dobra, zapomniałem, że ja muszę to wszystko jeszcze wypędzlować, teraz by inaczej nie dostanę krzemienia. Ej, mam, czekaj, pewien jeden pomysł taki, czy tak nie będzie dużo szybciej? Patrz, zrobimy coś takiego i teraz wymienimy sobie jeszcze trochę tych kwiatków po to, żebyśmy mogli zrobić sobie właśnie bruczek. Teraz jak wymienimy to na węgiel, będziemy mogli zrobić sobie pochodnie. I w ten sposób przygotujemy sobie taką maszynkę, mam tylko nadzieję, że to będzie tak działało, która będzie nam po prostu dropiła, mylę państwo, krzemyczki bez kopania. Okej, mam już 2, potrzeba 6. Tak zadziała, czy tak nie zadziała? Nie, totalnie z tego nie chcę wylatywać ten krzemień, nie wiem dlaczego, nieważne, po prostu rozkopmy to normalnie. Okej, mamy już 4. 5,
i 6. Dobra, super. Teraz wsadzę sobie trochę tych rzeczy tutaj i będę klikał sobie darotki Kizubry. Zrobimy sobie z tego jakąś tutaj taką małą fortecę, że moby nam się nie spawnowały, żeby po prostu byli tutaj jakoś w miarę bezpieczni. Dobra, 5 staków powinno nam na coś już wystarczyć. Mamy barwnik, 16 szkieł, mamy to i możemy pierwszą sadzonkę kupić. Mamy to, myli państwo, po godzinie czasu. Świetna zabawa. Ale nie potrzebujemy już bambusa i w zasadzie większości tych rzeczy, bo wszystko już sobie zdobędziemy. A jak zrobić wodę, przepraszam? Okej, czyli szkło zabarwić na niebiesko? To będzie trudne? Nie wiem. Błękitny barwnik, okej, nie podoba mi się to. Czyli trzeba będzie zdobyć jakoś kości. A z jednej kości możemy zrobić 8 mączek kostnych i to już jest genialny pomysł, dobra. Za 10 stołów zdobędziemy jeden blok trawy, na którym będziemy mogli to wszystko zasadzać, więc blok trawy walniemy sobie tutaj i wszystko zacznie nam się rozprzestrzeniać. Okej, mamy dzień, czekaj, ja bym chciał to zniszczyć, nie podoba mi się to, weź to po prostu. Pora zagospodarować sobie tutaj teren. Mam siekierę, choć się tego nie spodziewałeś, co? Dobra, lecimy zrobić sobie coś takiego po prostu. Kwadratowa fortyfikacja, nie ma nic lepszego na świecie. Żartowałem, będą też małe zawijasy. No patrz, i ten już mi grawel kradnie, no co za dziad? Okej, mamy to, możemy teraz rozebrać to coś. O nie, jeszcze mi łopata pękła. Dobra, to może jak już tutaj jestem i bawię się tymi kwiatami, to wymieńmy sobie to znowu na pędzelki, bo muszę zdobyć dosyć dużo drewna, dużo kamienia, który muszę znowu przepalić, żeby zdobyć stone i wymienić go na trawę. Dobra, i wkładamy tutaj 10 i jedno sobie wezmę, żebym mógł zrobić sobie łopatę. Tutaj byśmy musieli tak jakoś zabudować tego villagera, żeby w miarę to jakoś tutaj wyglądało sensownie. To będziemy mieli naszą pracownię z tej strony po prostu. Z wejściem też od tej strony. Okej, może tak przy okazji zasadźmy sobie już to drzewo, niech ono gdzieś tam tutaj wyrośnie, to będę mógł drewno sobie zdobyć już bez bawienia się w te bambusy. Jakim cudem to żarcie w ogóle mi nie spada, nie mam zielonego pojęcia, nawet nie jem tych dziwnych mięsek. O co chodzi? Nie mam pojęcia. Dobra, ale możemy teraz sobie wymienić to wszystko na trawkę. I trawę zasadzimy sobie w tym miejscu, niech nam się to rozmnaża. A piec zabierzemy w inne miejsce. Piec będzie tutaj, a crafting też będzie tutaj, czekaj, przenieś to. O, świetnie. Wiecie co? Może wymienimy od razu te wszystkie kwiatki, które tutaj mam. Możemy sobie zrobić skrzynkę i wsadzę sobie po prostu tam pełno tych rzeczy, które jeszcze mi się przydadzą, mam nadzieję, tutaj gdzieś w przyszłości. Czyli zabawa z podmianką, okej. Dobra, zrobiłem sobie 18 kobla, bo w zasadzie jeżeli tamto drzewo mi wyrośnie, a już wyrosło, to nie potrzebujemy bambusa. Jedyne co ja teraz potrzebuję, to zdobyć sobie troszkę, mle państwo, węgla, żebyśmy mogli zrobić sobie pochodnie, żeby tutaj zawsze było jasno, w ten sposób będziemy już tutaj bezpieczni w tej bazie. Dobra, zetnijmy to drzewo w końcu pełno drewna, proszę, żeby tutaj wypadło jeszcze dużo sadzonek, to będziemy mieli nieskończoność drewna. Okej, no jest pięknie, 36 desek, marzyłem o tym dosłownie. Dobra, 20 pochodni. Trzymaj jedną. Ile sadzonek, co jest? Co się dzieje? Skąd tyle sadzonków? To nielegalne. Na tej mapie w ogóle rzeczy dzieją się strasznie dziwnie i z tym głodem raz szybciej, raz wolniej, tutaj coś za darmo. No, tak powiem wam, że trochę nie spodziewałem się takiej zamiany. Dobra, myślę, że tutaj już powinno być zdecydowanie dużo, dużo jaśniej. Ile sadzonek? Ty, no jeszcze jedna. 11 sadzonek z jednego drzewa, czy w ogóle 12 to jest jeszcze jedna. O co tu chodzi? Dobra, zasadzimy sobie trochę tego, skoro mam, no to niech sobie rośnie, nie? Rośnijcie zdrowe! Dobra, a co czeka nas dalej? No bo teraz powinniśmy jakoś dostać się, mi się wydaje, powoli do Netheru, nie? Zapalniczkę możemy zrobić z tego i z tego. Aha, bo żelaza nie ma jak zdobyć tutaj? Żelazo będziemy mieli z szarym betonem. A skąd ja ci wezmę szary beton? To musiałbym zdobyć naprawdę tutaj. Czekaj, to nie jest takie proste. Ja totalnie nie wiem, skąd miałbym wziąć tutaj szary barwnik. Aha, nie potrzebuję barwnika, po prostu mogę szkło podmieniać na to. Dobra, czyli wychodziłoby na to, że potrzebujemy bardzo dużo tego krzemienia, żeby wymienić go na piasek. A mogę coś jeszcze wymienić na piasek? Czekaj. Tak, 5 marchewek możemy wymienić na jeden piasek, czyli ja bym wolał zebrać 20 krzemieni, zrobić marchewkę, teraz zrobić sobie właśnie gdzieś tam plantację, tylko musielibyśmy zdobyć jeszcze tutaj najlepiej wodę. Dobra, tak czy inaczej potrzebujemy zdobyć najpierw żelazo. No to zróbmy tak, po prostu jeszcze jedną ścianę sobie tutaj dobuduję i będę ją niszczył z opady. Zobaczymy, ile z tego wszystkiego mi tutaj wyjdzie krzemienia, jak będziemy sobie tak zabudowywać i odbudowywać na nowo. A zapomniałem, że to jeszcze trzeba wypędzlować! Idziemy po marchewki. Innej możliwości po prostu nie ma. 20 krzemieni. Ostatnie 4. Dobra, mamy to. I teraz w drugą stronę. Już 2? Wow, dobra, no to niech tak leci. W ogóle jak się tutaj ładnie zrobiło z tymi drzewkami. Prawie z 60 gravela mam tylko 4 krzemienie. Wy sobie ze mnie jakieś jaja robicie?
No dobra, 6. 12, dobra, leci w miarę okej, byle do tej marchewki dojść. O, i łopata pękła. Nie wiem jak to jest, że na początku tyle leci, a potem już w ogóle nie chce mi dropić. No teraz w ogóle nie dropi, no to zabiję sobie jaja chyba robię jakieś. Bez sensu, tylko łopaty tracę. 16, no i nie mam łopaty znowu, a jeny. 17, 18, 17, jeszcze 2. Ora, 22, niech będzie, teraz tak, ja muszę szkielety jakoś tutaj dorwać. A potrzebujemy, o kurczę, ciebie jakoś nie potrzebuję, mi się wydaje tutaj, panie pająku. Muszę zdobyć jakoś tutaj myle. Państwo, kości. Tam jest dużo szkieletów, tam fajnie byłoby się dostać, gdyby one zginęły, ale księżyc jest strasznie wysoko. Myślę, że zrobimy tak. Ja wezmę sobie trochę tych rzeczy, pochowam do skrzynki. Powalczymy sobie z nimi chwilę, a potem postaramy się z samego rana nazbierać wszystkie rzeczy, które wydropiły nam z tych szkieletów. Okej, mam jedną kość, jakby to nie jest dużo, ale zapomniałem odstawić cobblestone. O, dobra, udało się. Jedna kość to zawsze coś. Dobra, niech on mnie utłucze i wtedy będę mógł mieć regenerację, bo póki co to tak trochę średnio z tą regeneracją stoję. No i patnął mnie, teraz będzie mi życie leciało, no co za pająki, no! Dobra, szkieletów jest bardzo, bardzo dużo, poczekajmy na ten dzień jednak. Sporo ich tutaj widać, niech nadropi... Ej, dlaczego oni znikają? Dobra, nie ma takiego znikania! Okej, okay, nie dał kości. Ha! Jakiego mają zeza? Ramię kolejną kość. Ło, kolejny kość i łuk! Dlaczego te szkielety wszystkie znikają? Dobra, tu są dwa, niech one zginą i żeby jakieś kości z nich wyleciały. Proszę, proszę, proszę. Żeby nie nie znikajcie, nie znikajcie. Was cały czas obserwuję. Okej, okay, tu jest jeden. Tamten zaraz się spali. Okej, okay, kolejne kości i tamten. Dobra, mamy to. Ile będzie kości? Ten nic nie dał w ogóle. Okej, okay, dobra. I tak jest 5, więc jest mega, mega dobrze. Dobra, zaklejmy jeszcze szybko tylko tą dziurę. I wymieńmy kości u niego na mączkę kostną, w zasadzie 40 mączek kostnych. Teraz, jeżeli zdobędziemy żelaza, żelazo możemy zdobyć w sposób... No właśnie, potrzebujemy dosyć dużo piachu, no ale do tego potrzebne są marchewki, ale... Wiadro wody, 15 niebieskiego szkła, czyli w zasadzie tylko dwa niebieskie barwniki. Trochę szkła i wiadro. Niestety, ale bez wody to nam tutaj nie wyrośnie ta marchewka, chyba, tak mi się coś wydaje. Chociaż sprawdźmy, bo tutaj tick rate jest trochę zawyżony, więc może coś się uda z tego wykombinować. Dobra, wymieńmy sobie to na jedną marchewkę, zawsze coś. Marchew i roślij zdrowa. A przy okazji teraz ja spróbuję nazbierać tutaj, o właśnie, jeszcze mleczyki, te czerwone też nam się przydadzą po to, żeby potem zrobić sobie lawę na przykład. O! I mamy już niebieskiego haberka i z niego zrobimy sobie, wodę. Już mamy na dwie wody, genialnie. Znaczy na jedną w zasadzie, nie dwie. Ale fajnie byłoby zrobić sobie nieskończone źródełko wody, no nie? Dobra, ile marchewek? 4. Okej, okay, no i tak będziemy sobie musieli to teraz rozmnażać. Ciekawe, ile z tego dostanę. O co, jest aż mi ziemia pękła? Ale urodzajna daje dużo marchewki. Fajnie, jakbyśmy weszli do netheru, bo tam jest szansa, że znajdziemy te takie duże bloki kości. Wtedy to by nam już bardziej wszystko to ja nie chcę jeść marchwi! Aha, dobra, nie mogę zasadzić. Dobra, dwie mączki sobie zostawimy na później. Tutaj niech to sobie po prostu rośnie. Zobaczmy, ile mogę z tego wyciągnąć piachu teraz. Albo słodkich jagód, też możemy słodkie jagody, widzę, że tutaj sobie załatwić. A słodkie jagody też mieć na piach, to się w ogóle opłaca? Tak, bo za jedną jagodę to możemy mieć, tylko potrzebujemy aż 120 marchewek. Okej, to jest bardzo dużo marchewek. Żeby zdobyć żelazo, będziemy potrzebowali ile piachu? 9 na jedno żelazo, czyli będziemy potrzebowali 27 aż szkieł. O jeny. No nie stać mnie, no bez jaj. Dobra, mamy 40 marchewek, ale to jest zdecydowanie za mało. Trzeba to jakoś przyspieszyć, tylko kurczę, nie mam zielonego pojęcia w jaki sposób. Dobra, wychodzi na to, że możemy, no, wezmę łopatę i najprostszym sposobem, najtańszym dla mnie, ale nie wiem czy czasowo, będzie po prostu zdobyć bardzo dużo krzemienia, które po prostu wymienimy sobie 1:1 na piasek. No to jest najbardziej opłacalne z tego wszystkiego w sumie, no nie? No bo nie będę marchewki przecież wymieniał. Dobra, weźmy te saspiczesz coś tam i zacznijmy... O, tutaj jeszcze, dobra, to kopiemy to. Ej, dużo mam tego gravelu, bez jaj, myślałem, że mam dużo mniej gravelu. Wezmę sobie jeszcze trochę tego, przerobię mimo wszystko, bo będzie potrzebowali jeszcze piasku potem, żeby zdobyć sobie kolejne szkło, żeby już mieć faktycznie szkło, ale kolorowe, żeby mieć wodę, albo czy tam lawę, nieważne, po prostu zbierajmy i to przeróbmy. O byle mi pędzle w ogóle starczy. Na poprzedni stack zużyłem cały pędzel, więc podejrzewam, że tutaj ten mi raczej nie wystarczy, w zasadzie nie cały, tylko półtora pędzla aż. No i nie wystarczyło. Dobra, Olaś, to pora kopać tutaj, żeby zdobyć dużo, dużo krzemienia. 27. Mamy 8. Ops, zapomniałem, że tu nie ma ściany, czekajcie, żeby naprawić. Hehe, głupi ja. Ej, czekaj, czekaj, a to nie jest tak, że ja mogę w dosyć łatwy sposób zrobić sobie te diamenty? Czy ja coś pomyliłem? Aha, trzeba jasno-niebieski beton. To ciekawe, skąd ja ci jasno-niebieski beton wezmę. A, ty! Już wiem. Chociaż piasek i gravel, tak, jak dobrze liczę,
A nie, to trzeba cement. Skąd ja ci wezmę cement? Ty, ja nie wiem, skąd ja mam to wziąć. Niebieskie szkło mogę wymienić na niebieski beton, ale niebieski beton nie da mi tego, czego chcę. Nie wiem, jak zrobić diamenty. Nie mam totalnie pomysłu, nie? Natomiast mam inny pomysł. Zróbmy sobie skrzynkę, odłóżmy rzeczy i lećmy ogarnąć sobie teraz troszkę kości, żeby tą marchewkę zdobyć, posadzić sobie jagody i wtedy z jagód robić inne bloki. To będzie genialne. Tylko siekiera w dłoń. Ups, nie mogę sprintować, nie podoba mi się to. Otłucz mnie, panie szkieletu, i nie będziemy zajmować sobie czasu, co? Bez sensu. Ała, dobra. O, kość! Wow, jak ja unikam tego w ogóle, co się dzieje, ty? Wow! Jestem nie do trafienia, człowieku. 4 kości. Pora je odłożyć. Ile tu jest pająków, co się dzieje? Dobra, mi już wystarczy, bo zaraz zginęmy. 8 kości. Czy ja nie miałem 5 przypadkiem wcześniej? Okej, czuję, że mnie coś oszukano. Albo gdzieś się zgubiłem. Nieważne, wymieńmy to na mączkę kostną, mamy 64 równo. Bym to odłożył i spróbował chyba jeszcze raz, wiecie? Zróbmy sobie nową siekierę. O, elegancko. Weźmiemy łuk i strzały, ale najpierw to niech mnie po prostu tutaj ukatrupią, bo mam już mało punktów życia. Łuk, strzały. Dobra, mamy to. 2 kości! No nie trafiłem! Kolejne kości. I mamy jeszcze łuk dodatkowo jeden. Tylko nie podoba mi się, że też szkielety mnie gonią. Okej, dobra, padł. 4 kości, gdzieś jeszcze na strzatej leżało, już chyba jej nie znajdę. Mamy to! No, on zniknął dosłownie, no widzieliście to, no? 7 kości, jak dobrze. Ła, dobra, szybko do domu. Zgińmy jeszcze przy okazji, bo znowu nie mam punktów życia i będzie rozegrany, to wyśmienicie. Okej? Okay? Chodź, pająku, tu ukatrupisz mnie. Dobra, mamy to. 11 kości, człowieku. Ile tego mamy? Teraz możemy zrobić naprawdę bardzo dużo marchewków, a dzięki temu jagody i nie będę musiał zbierać piasku. Teraz zróbmy sobie takie, raz, dwa, trzy, cztery. I tak będzie najszybciej. Genialne to jest. Czemu to jest 59, a nie 60? O dobra, żebym widział, ile potrzebuję. Dobra, możemy to wymienić na jagody. Pięknie. A nie, brakuje mi jednej marchewki, no bez jaj. Zróbmy tak, będzie po prostu od razu tego więcej. Dobra, w jakim tempie będą rosły jagody? One normalnie mogą rosnąć, tak bez żadnego tego bawienia się tutaj? Proszę, rośnij szybko. A mogę tak, nie? Wow! Wow! Pięknie, mile państwo, ale jagód będzie. Patrz, to i to jest 38 piasku już teraz, nie? Aha, możemy teraz zasadzić, czekaj, daj zasadź więcej. O, zróbmy tak, genialne. Dobra, 50, możemy to wymienić na piasek, możemy wymienić na żelazo i zaraz będę miał wodę. No, po co mi teraz woda? Aha, do netheru. Patrz to, wow, jak miło po takim czasie zdobyć tyle piachu bez męczenia się z tym gravelem głupim. Dobra, teraz potrzebujemy dużo bruku, a w zasadzie z tych kwiatków możemy tego dużo zrobić. Dobra, teraz sobie przeklikam po prostu. Dobra, mamy dużo, teraz wypadałoby to przerobić sobie na węgiel? No i to wszystko przekopać, ale jeszcze wezmę ten gravel, zniszczę, bo mi tutaj strasznie przeszkadza, ja nie chcę go tutaj widzieć. Strasznie nie lubię gravela ostatnio. Znaczy, nigdy go nie lubię. Dobra, to mamy teraz jeszcze tylko węgiel do przepalania. Czy ja słyszałem świnie? Tak, ewidentnie słyszałem świnie. Dobra, a my sobie przerobimy jeszcze więcej tego, żebym mógł ogarnąć sobie drugi piec. O, o, i teraz będzie 2 razy szybciej. Czy ja mam barwniki? Barwniki mam, poka to. Bo wiadro w zasadzie potrzebujemy jedno, bo wiadro będzie mi się cały czas oddawało, jak będziemy to wymieniali. Czyli zostaje nam dużo czerwonego szkła, które będziemy wymieniali sobie za pomocą jagód. I barwnik, który będę miał z kości, tylko właśnie, by trzeba było teraz jakoś znowu pójść na wyprawę, bo ja mam skąd wziąć kości, a kwiatków czerwonych mam 1. Mogłem trochę tej mączki a czekaj, mam może mączkę, tylko... Nie no, całą mączkę zużyłem, no bez jaj. I po co tak było szaleć? Bez sensu. Opa, jeszcze więcej piachu, jeszcze więcej piachu. Mogłem to pod ścianą zasadzić, nie? Tak żeby tam nam... czekaj, mam pomysł. Chociaż raz się gravel do czegoś przyda. I mogę w końcu jeść i nie będę musiał ginąć, to też jest bardzo fajny plus. Okej, okay, weźmy haberka, przeróbmy go na niebieski barwnik. Albo wiecie co, może zanim to zrobię, weźmy sobie te szare szkło, zróbmy. I szare szkło wymienimy na takie szkło. O, i mamy 2, będziemy potrzebowali jeszcze 1. Bo jak połączymy kobel razem z tym... Co? Czekaj, gdzie to jest? A, dobra, zgadza się, bo już zwariowałem przez chwilę i byłem przerażony. Dobra, mamy 3 szare szkła i teraz jak dam to i to... Nie, to nie tak, czekaj. 3 szare betony, okej, okay, szary beton, jak połączę z... Aha, to tylko 1? Sobie jaja chyba robisz! No cóż, potrzebujemy bardzo, ale to bardzo dużo tego piachu. I jeszcze więcej węgla. Czyli prawie 96 będzie potrzebowali? Świetna zabawa. Dobra, zaraz będziemy mieli na jeszcze jedno takie żelazo i potem jeszcze raz. W międzyczasie nazbieramy sobie może troszkę tego, co? Żeśmy już piachu mieli więcej. Kto dotrwał do tej minuty, pisze w komentarzu jestem, to przypnę wam serduszko. O, to się będzie przepalało, idzie wieczór, więc ja znowu sobie troszkę powalczę, żeby można było zdobyć trochę kości. O, dobra, możemy znowu to wymienić, tylko ja mam jeszcze gdzieś tutaj kobla w ogóle.
Okej, nie mam, czyli trzeba zrobić kobla. Nie będę musiał się w to później już bawić, jeżeli uda nam się w którymś etapie po prostu zrobić sobie koblestoniarkę, bo już nie chce mi się z tymi kwiatami bawić naprawdę. Dobra, jak damy mu to, to dostanę tamto, czy to takie działało? Ramy jeden szary beton i teraz szary beton, jak połączymy z koblem, dostaniemy drugie złoże dopiero. A, to niech się przepala, a ja lecę od razu teraz nazbierać troszkę materiałów do, tego, kolorowych barwników. Odłóżmy co jest, weźmy najlepiej ze sobą łuk, bo jeszcze mam, weźmy strzały, no za dużo już ich nie mam. Weźmy siekierę, weźmy trochę ziemi i idźmy się tłuc. O, krowy są bardzo do... Jest szara owca, okej, ona się chyba nie przyda. O, jak dużo szkieletorów. Leży. Trzy kości, ale nie dają mi strzału, więc nie mamy jak teraz już ich tłuc. Wow, zrobiło się niebezpiecznie. Jest marchewkę. Kości odkładam i lecę tłuc się dalej. Dobra, coś mam. Weźmy zjedz marchewkę. Wytrafiłem go. Czekaj, niech creeper wybuchnie. O, pięknie. Wow. Dobra. Mamy 5 i by trzeba było znowu się najeść. No mamy proch, będzie można go wymienić na TNT. Dobra, jesteśmy, mamy z 5 kości, 5, dobra. Mamy tutaj 5 i tu mamy 13 kości. Jeszcze jeden łuk nawet zdobyłem. Okej, dosyć dużo mączki i to już nam wystarczy na barwniki. No i w zasadzie chyba mamy już żelazo. Dokładnie tak, mamy 3 szare betony. Teraz ten szary beton, jak sobie połączymy z kobelkiem, który mam tutaj, da nam żelazo i to będzie już wszystko, czyli mamy wiadro! Dobra, przepal to, proszę, przepal to jak najszybciej, daj mi wiaderko. A szkła zresztą, to będziemy potrzebowali jeszcze trochę, bo ja całe w zasadzie zużyłem niepotrzebnie. A, tu jeszcze mam, dobra. To niech sobie tutaj leży. Tu jeszcze było jedno szare szkło, okej, dobra, nieważne. Bo szkło będziemy musieli zaraz zabarwić sobie na niebiesko. Niebieski barwnik, okej, mamy. Daj tutaj raz, daj dwa, daj barwnik. Mamy 16 szkieł i to nam w tym momencie da już wiaderko. O, proszę bardzo. Wiadro, szkło, woda! Mamy to. Jest pierwsze wiadro z wodą. Miejmy sobie tutaj nieskończone źródełko wody, tak myślę. Trzeba tylko ogarnąć jeszcze jedno, ale to już jest dosłownie, mylę państwo. I tutaj, ja nie wiem jak to się mówi, bo zabrakuje mi słów, bo ja za długo w to już gram, nie mam żadnego pojęcia. Po prostu zbierzmy to co trzeba. Ja muszę odpocząć, albo sobie kawę zrobić, nie wiem. O, jest niebieski i jest czerwony, dobrze. A, potrzebujemy przepalić jeszcze więcej piachu, żebym miał na ten, na drugie wiaderko i przede wszystkim na lawę, żebym mógł zrobić sobie koblestoniarkę i portal do netheru. Dobra, to niech się tutaj robi, a my weźmy sobie jeszcze, zrobimy tutaj jeszcze więcej tego, mylę państwa. Oczywiście, że tak. Czy ja właśnie przypadkiem nie podniosłem jasno szarego barwnika, przepraszam, w tym kwiatku? Czy do jasnej szarego szkła, w którym mogłem robić sobie tamto z żelaza? O Boże, drogi, dlaczego dopiero teraz ja to skumałem? Dobra, trzeba zbierać mak i trochę haberu. Znaczy haberu to już nie, w zasadzie maki. A dokładnie 2 maki. Mamy to! Dobra, 28, myślę, że na spokojnie nam to wystarczy, żeby zrobić sobie jeszcze więcej szkła do lawy. I znowu muszę kobla rozkopać, nie rozkopać, czekaj, muszę to przerobić najpierw na węgiel, a potem rozkopać, żeby mieć węgiel, bo zaczyna mi się kończyć w piecach. W piecuch! W piecach! Piecu, jednym, dwóch. Okej, jeszcze jedno szkło i myślę, że może nam to już wystarczyć. Robisz tak, robisz kolego przesympatyczne tak i masz lawę. Teraz możemy zrobić sobie coś takiego, myślę. Jak lawę dam tu, żeby tu się wylewała, a tą wodę damy tutaj, to będzie mi się robił, o proszę bardzo, kobelek, który będę mógł wymieniać na węgiel i tak dalej. No trochę mi teraz czasu zajmie, aż zdobędę... Ile? Jeszcze 10 takich wiader z lawą. Dobra, tutaj przygotuję sobie węgiel do pieców, albo zrobię sobie kolejne piece i niech to wszystko się zacznie dziać. Dobra, nazbierajmy jeszcze tego, żeby przerabiało mi się to od razu na szkło. Dobra, piasek 54, niech się przepala, zróbmy sobie tutaj jeszcze jeden piec z tego. No to przeróbmy na węgiel. I znowu po węgiel, zaraz znowu po szkło i zaraz znowu po kwiatki. I będziemy to mieli. W zasadzie to potrzebujemy aż 18 maków, tak mi się wydaje, bo tą lawę sobie wezmę ze sobą. Po prostu zrobimy z niej od razu sobie ten portal i wybierzemy się do netheru. Dobra, zaraz pokminię, czy nie mogę zrobić sobie jakoś tutaj żelaznego kilofa, bo on by był w sumie trochę lepszy, a jakbyśmy weszli do netheru, to też może się przydać. Wezmę sobie drewno od razu, bo patyków nie wiem, czy coś tam mam jeszcze u siebie. Okej, okay, szkła mamy naprawdę dużo, bo będziemy mieli już ponad stak, a potrzebujemy około 160, żeby zrobić portal, więc no nie jest źle. Dobra, pora nakopać jeszcze więcej kobla.
Dobra, stack kobla już jest, jeszcze nie mam i już jest całkiem spoko. Kolejny, proszę zebrać tutaj mi owocki. Dobra, ponad 100 szkła mamy i to grubo ponad 100. Idę nazbierać tych czerwonych maków teraz, ale chyba na dworzu zacznę zasadzać, bo nie będę musiał tam niszczyć wtedy kwiatów, nie? Ta trawa jest tutaj wszędzie, czy już jeszcze nie ma? Okej, okay, praktycznie wszędzie. 20 maków około, mamy 3. I te szare też wezmę, żeby sobie zrobić kilof od razu żelazne, to też będzie dobry plan. Jeszcze więcej jagódków. Dobra, jeszcze z dwie róże i mamy wszystko. Okej, okay, dobra, mamy to. Czyli róże przerabiamy sobie na czerwony barwnik. Dawaj te całe szkło. O, cyk, proszę bardzo. O, cyk, proszę bardzo. Nie wiem, ile z tego wyszło, ale dużo szkła nam jeszcze zostało. Mam nadzieję, że wystarczy nam to na to żelazo. Dobra, i teraz tak, wiadro plus to. Ile mi z tego wyjdzie lawy? Ups, ups, ups. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeden, trzy, osiem, dobra, jeszcze dwa. 9, no i idealnie wystarczy nam na 10 i wejście do netheru. Dobrze byłoby zrobić sobie niekończące się źródełko wody, do czego nie mam zielonego pojęcia. Aha, czekaj, bo nie zrobię, aż tyle mi nie wystarczy. Czy ja potrzebuję niekończące źródełko się wody? Oczywiście, że tak, co mi szkodzi, żeby to zrobić. O! Tutaj dawaj wodę, w razie gdyby coś się z nim stało, elegancko. I mamy tu, i teraz możemy zrobić sobie całkowicie osobno portal, bez zmęczenia się. Dobra, portal będzie w tym miejscu. No, przestań do mnie strzelać. No, no przestań do mnie strzelać, no nie zrobię tego, no. Teraz tak, kładziemy to tu, woda, pek. Pięknie. Zaraz będzie El Portalo zrobiony. Aż mi się stąd z tego wszystkiego zrobił, no cóż. Zapomniałem, że mogę tu obok postawić wodę, no nieistotne. I ostatni blok, zostaje nam tylko jeszcze zrobienie. Dole państwo w tym momencie zapalniczki. Dobra, weźmy szkła, mam go naprawdę dużo. Weźmy teraz, przeróbmy to na jasno-szary barwnik, bo też mamy go naprawdę dużo. I teraz jak zrobimy tak, to mogę zrobić bardzo dużo szkieł jasno-szarego. Okej, okay. Tego jest naprawdę mnóstwo. I teraz, jeżeli to przerobimy, to czekaj, co ja dostanę? Powinienem dostać za to beton, tak? Nie, ja potrzebuję najpierw ciemno-szare szkło. O, coś takiego, 29. I teraz jak mamy to, to możemy przerobić to na beton. I ile z tego mi wyjdzie żelaza? 9. Ej, nawet spoko. Ej, nawet wystarczy mi na spalniczkę i kilów. Patrz to, jak elegancko. Genialnie. No lepiej się nie dało. Dobra, myli państwo, teraz żeby przejść dalej, musimy zrobić sobie jakieś szablony kowalskie. Czyli będziemy musieli zacząć od tego, żeby znaleźć specjalny przedmiot w netherze. Czyli kwarc i światło grzyby, żeby uzyskać coś takiego. Dobra, czyli musimy znaleźć fortece, brodawki, trochę grzybów, żeby zrobić jedno takie. Dobra, czyli będziemy musieli w zasadzie zabrać dużo brodawek, dużo netheraku, dużo płaczących pnączy, dużo szkarłatnych grzybów, zwykłych grzybów, żeby utrzymać, o Boże, ile tej rzeczy jest do zdobycia. A potem ze skóry z krów wystarczy, że zrobimy to i dostajemy trzcinę. Trzcinę potem wymienimy sobie na jakiegoś tego grzyba. O Jezu, ile roboty, panie, to aż mi się w głowie przewraca. Dobra, pierwsza misja, w zasadzie chyba najtrudniejsza w tej grze, zdobyć trzcinę. O, mogłem od razu żelazo wsadzić do przepalenia, to byłoby trochę szybciej. Wiecie co? Zrobię sobie zdjęcie tych rzeczy, żebym wiedział od razu, co muszę zrobić. Żebym potem nie zapomniał i nie latał bez sensu. O, dziękuję. A z czego widzę, reszta to będzie dostępna do zrobienia z krów i to w zasadzie już teraz możemy zrobić, bo wystarczy, że zrobimy sobie pełny set z krowy, w sensie ze skóry krowy. I wymienimy to na tamte kawałki ceramiki, czy jak coś tam nazywa? No nie wiem, w każdym razie dajcie mi krowy. Albo wiecie co, bo tam jeszcze są krowy, ale to się totalnie nie opłaca, żeby tak robić. Mam jeszcze lepszy pomysł. O, proszę bardzo. Weźmiemy i sobie będziemy rozmnażać krowy u mnie na bazie. To będzie dużo mądrzejszy pomysł, tak my... Możecie przejść? O, super, dobra, czekaj, trzeba zakleić. Chodźcie tu, moczki, 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 chodźcie, 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 tu masz, chodź. Chodźcie tu. O, dobrze, dobrze, dobrze. Super elegancko. I teraz będę sobie tu wchodził i będę mógł je rozmnażać. Trochę ich powinno się pojawić, w zasadzie będzie 6 jak wrócę z netheru. I niech to dalej sobie działa, będziemy takie rozmnażać. Genialny plan. Tylko niech tu się jeszcze zboże robi, tak przy okazji, jak już tutaj się coś robi. Dobra, w tym czasie możemy wziąć żelazo, zrobić sobie jeszcze jedno wiadro, wziąć wodę. Mamy jeszcze dwa czerwone barwniki, trochę szkła. Zrobimy sobie jeszcze jedną lawę po prostu. Tylko by trzeba było znowu trochę szkła sobie narobić. Ej, czekaj, bo ja tutaj słyszę handrownego handlarza. Czekaj, on jest tutaj? Może bym tak zaprosił kolegę do środka.
Chodź, kolego, zapraszam. No, wchodź, 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 wchodź. O, genialnie. Da się z nim handlować, czy go teraz nie zobaczę? O, da się! Szkoda, że nie mam szmaragdów, bo mógłbym u niego kupić karmazyn, a to już by nam się przydało. Bo nie ma jak zbić szmaragdów, prawda? Nie, totalnie nie. No trudno. Skąd ten szkielet się tu wziął, przepraszam bardzo? Trzeba chyba gdzieś tu postawić po... Nie no, to nie stąd. Czekaj, czekaj, gdzieś tutaj musiałem zostawić jakiś blok chyba. Ja nie. Ja nie wiem, o co chodzi. Dobra, mamy to, teraz wymieńmy u niego to sobie na zapalniczkę. O, możemy odpalić Nether. Pięknie, postęp idzie do przodu. No bo do tyłu to by nie był postęp, nie? Zróbmy sobie jeszcze żelazny kilof, bo nie wiadomo co znajdziemy w środku. No i elegancko, myle państwo. To w ogóle bym sobie jeszcze tarczę zrobił, tak żebym mógł później sobie wyjść na dwór i walczyć z mobami. Też genialny pomysł. O, karmazyn się robi w ten sposób. No dobra, mamy to ogarnięte i już mam pomysł, jak ogarnąć karmazynowe rzeczy, bo one też będą potrzebne potem do tej skóry. 1 hour later. Myle państwo, potrzebowałem przerwy i mam mały problem, bo nie pamiętam, na czym skończyłem. Wiem, że miałem pójść do Netheru i mieliśmy zdobyć te wszystkie przedmioty po to, żeby móc zdobyć sobie, no właśnie, odłamki ceramiki. Tam mamy te krowy, trzeba zdobyć jeszcze to, bo wszystko opiera się na tym, że musimy zdobyć trzcinę cukrową. Dobrze, to podkładajmy część rzeczy i wybierzmy się do Netheru po to wszystko, co tam potrzebuje. Co potrzebuje? Miałem zdjęcie chyba, nie? Weźmy pochodnie, weźmy w razie czego krzesiwo, gdyby coś tam mi się stało, weźmy jakieś jedzonko, to może pójdę sobie w takim razie jeszcze po jagódki. W życiu tyle jagód nie zebrałem. Co? O Jezu, myślałem, że handluję z jagodą. A to ten typ! Dobra, lecimy do Nethera! Mam wszystko? Czekaj, mam siekierkę, mam tarczę, nie mam żadnej zbroi, bo nie mam z czego sobie jej zrobić. Odłóżmy kobla, weźmy ziemię, no i zobaczmy, co mnie czeka tutaj w środku. Oby jakiś przyjemny teren. Dzień dobry, o! Okej! Okay. Tego to się w zasadzie nie spodziewałem i serio się nie spodziewałem. No cóż, na wierzchu w ogóle jest złoto. Dobra, ale mieliśmy zebrać trochę netheraku, na pewno trochę kwarcu, więc ja najpierw zbierę te wszystkie rzeczy i potem wybierzemy się tam, żeby przehandlować, zdobyć może coś w tych skrzynkach, zobaczymy. Oby to nam pomogło w rozgrywce. Byłoby naprawdę fajnie, bo za mną już prawie 3 godziny. A końca nie widać! Dobra, to mamy. Będziemy potrzebowali jeszcze muchomory, O właśnie, ten biom będziemy jeszcze potrzebowali, jak pięknie! Wszystko się perfekcyjnie zgadza, mele państwo. Czy to będzie mi potrzebne do czegokolwiek? Nie wiem, ale wezmę ze sobą. O, i weźmiemy sobie stąd kości, bo kości też nam się przydadzą. Wow! 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 Nie strzelaj! Czy naprawdę jest idealny moment, żeby do mnie strzelać? No zrzuć mnie jeszcze najlepiej, ty dziadu jeden. Dobra, kości nam się przydadzą. Nie będę już musiał gonić po tych szkieletach. Dobra, wydaje mi się, że tyle nam wystarczy. Pora wybrać się jakoś w tamtą stronę. Może tędy? To tak normalnie wygląda? Czy mi się coś ze wzrokiem zepsuło i to nie wygląda Nie wiem, jest to dziwne. O, być trzeba tam zeskoczyć. Oła, dobra, chciałem zrobić jakiś triczek, ale nie wyszedł. Oła! Dobra, nie żeby coś, ale to jest trochę niebezpiecznie. Dobra, teraz tak, ja muszę na pewno zebrać trochę kwarcu, tylko jeszcze mi się życie nie zregenerowało. Kwarcu potrzebowaliśmy z 30 albo 40 bodajże, jak pamiętam. Ty, od kiedy kwarc dropisz sztukami, przepraszam bardzo? Ja sobie może to będę zwykłym kilofem kopał, a? Bo to mi się trochę tak nie opłaca. Dobra, kwarcu mieliśmy zebrać aż 30 sztuk. Mamy? Teraz pora wybrać się na ten biom po światło, grzyby i te liany. A! Jeszcze muchomory, bym zapomniał! Trzeba zbierać muchomory. Muchomorów 10, tych dziwnych szkarłatnych 15 i 20 lian, no i potrzebujemy 5 światłogrzybów. Tylko wiecie co? Tutaj są świnie, może ja tak pójdę i sobie coś ze złota zrobię, jakąś zbrojkę, co? Na przykład tutaj, genialny pomysł. Tylko nie mam craftingu. Dobra, jest crafting, mamy jeszcze, zróbmy sobie buty, no i od razu inna rozmowa. Dzień dobry, my kumple. Dobra, światłogrzyby mamy wszystkie, jeszcze te pnącze, ale tutaj już mi się kończy biom. Pójdziemy tam, bo tam z tyłu widziałem jeszcze za bastionem, że był kawałek tego biomu, więc tam zdobędziemy resztę, a przy okazji zabierzemy całe to złoto i może przehandlujemy z piglinami. Z czego się orientuję, złoto nie jest mi specjalnie potrzebne, a handel z piglinami już tak. Okej, okay, tylko teraz dostać się jakoś tutaj i wejść do góry. Okej. Okay. Oni nawet się mną specjalnie nie interesują. Nawet nikogo tutaj nie ma, mogę na spokojnie sobie to wykopać i nawet nikt się nie zczaje, ogarniacie to w ogóle, o co tu chodzi? Przy okazji zdobędziemy też skórę, jeżeli się orientuję, z handlu, więc to jest taka dobra opcja, że no nie wierzę po prostu. Dobra, wszystko mamy, trzeba zejść i dostać się jakoś tam. Szczerze, to od tej drugiej strony będzie trochę ciężko przejść. Okej, ale weźmy jeszcze te grzyby, bo potrzebujemy dokładnie 10, weźmy 11, tak gdyby zabrakło. To za bardzo nie widzę przejścia w ogóle na tą drugą stronę. O, coś może będzie. Dobra, jakbym się tam dostał, to będzie już łatwiej mi tutaj przejść. A przy okazji zaraz mi się skończą jagody, więc muszę się sprężać.
Dobra, grzyby są i mamy też te liany, bardzo dobrze. Dobra, ja muszę chyba tak niżej niszczyć, bo inaczej to mi nie chce w ogóle wypadać. Tych grzybów potrzebowaliśmy 15, jak dobrze pamiętam, mamy 5. Okazuje się, że jak te pnącza niszczą od dołu, to dużo lepiej to dropi. Pnącz mamy wystarczająco i jeszcze tylko potrzebujemy netherrack. Dobra, mamy i te grzyby i możemy wracać. Okej, dobra, weź to, weź to. Jeszcze po drodze pohandlujemy oczywiście, żebym dostał skórę i może nie będę musiał tych krów nawet ubijać. Dobra, mi się wszystko póki co zgadza. Lećmy gdzieś tamtędy i jeszcze pohandlujmy sobie, jakbym tam się dostał gdzieś. Dobra, to jest miejsce, gdzie wchodziłem do góry. Tam będą pigliny. Okej, okej, czyli by trzeba było dostać się teraz do góry. Dobra, przeróbmy bloki złota. Ej, naprawdę mega dużo złota mamy. Teraz byśmy musieli jakoś ściągnąć tego ziomka, chodź. I tych dwóch ziomków tutaj, chodź. Zobacz, 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 chodź tutaj, zobacz co jest. No, tutaj chodźcie, chodźcie tutaj. Ups, macie, okej, okay. I tutaj złoto, proszę, 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 wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Tu, 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 na dół, pięknie. Dobra, pora wyrzucać trochę rzeczy tych, co są mi niepotrzebne w tym momencie. Jest skóra, okej, okay, ona się przyda. Żelazo jak najbardziej. Strzały, tak, bo ta na smoka oczywiście. Żwir to tak średnio w tym momencie mi się przyda, ale jak już leci. Nici do łuków. Czyli te łuki mogę w zasadzie wywalić, bo zaraz sobie zrobię nowe, jak wyjdziemy do naszego świata. Ognioodporność mi się przyda, jak znajdziemy fortecę to tak. 7 pereł dopiero, także słabo trochę tutaj lotuje tą. Ty, on zniknął. Trafił mnie, zniknął. Co to się dzieje w ogóle? Są perły? Dobra, tam nie ma pereł. No perły mi dajcie. Ognioodporność jeszcze jedna. 15 pereł, 10 obsydianu. Dobra, ale coś jeszcze mają? Jak już rzucają, to nie rzucają jeszcze, myślę. Kurczę, no nie chcę teraz stąd iść. No, jak czegoś potem mi zabraknie? Dobra, wiecie co? Chodźmy to wszystko poodkładać, jak już tutaj jesteśmy. Oni niech tam w razie czego sobie jeszcze rzucają, a my sobie później jeszcze wrócimy tutaj na poszukiwania raczej tych. No, Blaze Rodów, bo tam nigdzie u handlarza nie widziałem, więc wychodzi na to, zresztą skoro tutaj mamy bastion, że na 100% gdzieś musi być jeszcze zrespiona forteca. Jedna gra wreszcie do czegoś przydał. Dobra, co teraz mi z tego wyjdzie? Co już będziemy mieli? Czy już do trzciny będziemy mieli wszystko? Czekaj, bo tak mi się wydaje, że chyba już powinno być w miarę okej. Nie ma tu żadnego creepera? A, no tak, żeby cokolwiek zrobić, czekaj, możemy zrobić to. Okej, czyli jedną część już w zasadzie mamy do tego, żeby zrobić trzcinę. Super, zapomniałem o tym, że musimy i tak znaleźć fortecę, no bo inaczej nie zrobimy sobie tego, co potrzebuję. Dobra, odłóżmy te rzeczy, bo gdyby coś mi się stało, to zawsze nie będę musiał trzeci raz iść, nie? Perły, takie rzeczy, zostaw strzały, bo to i tak mi niepotrzebne, to weź ze sobą, to zostaw. Nici zostaw, dobra, to, wezmę sobie jagódki i lecę z powrotem. Dobra, teraz w którą stronę? Do fortecy. Dobrze, że jest Optifine i nie mam mgły, więc będzie dużo prościej to znaleźć. Tymi zasiekami to się strasznie ciężko chodzi, jeszcze szkielety są wszędzie. Tam za bastionem przejścia nie było, jedyne przejście było w tą drugą stronę, to jest zaraz koło tego szkarłatnego biomu. Okej, dobra, już myślałem, że znowu będę musiał się cofać, bo znowu nie ma przejścia, ale jest jakieś. 1 hour later. Jest! Mamy to! Teraz jak tam jeszcze wejść, bo tam jest trochę to oddalone. Tu jest przejście, nie ma przejścia, o, czekaj, obok lawki, tu powinno już gdzieś być. Okej, okay, jesteśmy w miarę... Dobra, jesteśmy, nawet nie może się podbudowywać. Nawet chyba trafiłem w portal od razu. Gdzie, gdzie, gdzie? Czekaj, gdzieś na dole? Weź to, tarcza jest, okej, okay, dobra. Gdzie jest ten spawner? Okej, okay, to nie jest spawner. Wow, ich jest więcej. Ej, tu jest spawner, dobra! Dobra, mamy cię. Okej. Nie ma takiego bicia, nic mi nie zrobisz. Ale weźmy sobie to, rzućmy mi wszystko na głowę, tak żebym nie ryzykował. W ogóle te pałki nie chcą lecieć, to co się dzieje? Tylko jedną. Okej, tam jest dwóch. Dwie. Jeszcze nedorowe brodawki muszę gdzieś znaleźć. Ups, żeby on mi tu nie przyszedł. Zróbmy tak. Nedorowe brodawki nie będą tutaj? Nie, to musiały być schody, nie? Czoło ci widać! Ja będę chciał to i tak cię pacnę, co ty robisz? No drop tych pałek to jest niesamowity, nie? 5. 6, nice! Wow! Czy będzie 7? Proszę! Jest 7! Dobra! Musimy teraz znaleźć tylko brodawki! Pójdźmy gdzieś tam, bo to powinienem gdzieś do podziemi jakby zejść, tak po schodach w dół. Ja nie wiem, czy jak przychodziłem, to już nie mijałem, ale to nikt nie wiadomo. 12 seconds later. Dobra, wracajmy do naszego świata i zróbmy z tym, co trzeba. Oby wszystkiego wystarczyło. Mam nadzieję, że dobrze spojrzałem, a nie, że zaraz mi zabraknie jakiejś rzeczy. Dobra, chyba tamtędy przyszedł. Dobra, powiedzmy, że wiem, gdzie jestem. Po gravelu mogę iść. No, super. W ogóle nie z tej strony, nie? Wyszedłem. Okej. W dobrą stronę poszedłem, ale nie tędy, co przyszedłem. Czekaj, daleko tam mam? Bo tu portal jest...
Gdzie jest portal? Czekaj, wy jesteś tu. Tu. Tam jest gdzieś portal chyba, nie? Dobra, byśmy musieli tu i jakoś tam się dostać. Dobra, tu. Czy to w ogóle w dobre strony? Oby. Czekaj, gdzie ten portal? Tam jest mój portal! No, w ogóle nie tu. O, jest już coraz bliżej. Dobra, mam nadzieję, że Nether jest zakończony, że nie będę musiał tutaj wracać, bo no nie chcę za bardzo. Już pół godziny w Netherze mi zeszło samym. Dobra, teraz tak, skoro tamto mamy, teraz możemy ze skóry zrobić sobie chyba kolejne zadanko. Czyli zróbmy czapkę, zróbmy klatę, zróbmy spodnie i zróbmy buty. Teraz możemy zrobić to, możemy zrobić to, mamy te dwa. Czekaj, teraz te dwa do czego były potrzebne? A, mogę je połączyć tu i tu. Nie tak, tak, no, tu. Okej, okay. I teraz jak mam to, to mogę mieć trzcinę? Nie, to nie jest to. A, bo ja teraz potrzebuję jeszcze kwarc i światło grzyby. A nie, to już to zrobiłem, czekaj. A, potrzebujemy ten ryjek, czyli musimy wymienić na pewno... Dobra, daj mi te wszystkie rzeczy, co tutaj były. To odłóż, kwarc może się przydać, daj to. Daj to. Czyli lecimy, potrzebuję jeden ten, jedno to. Teraz możemy zrobić sobie z tego to. Jak połączymy to i to, to dostaniemy to. Dawaj, czy to jest już trzcina? To się ciężko mówi w ogóle już. Tak! Mamy trzcinę! Tyle zachodu, żeby zrobić głupią trzcinę, no kto to wymyślił w ogóle? Jest tu jakiś piasek? Nie ma piasku? Dobra, trzeba znowu przepalić. A nie, nie trzeba, dobra, po prostu to zasadzimy, okej, okay. Ale głupie. To gdzie zrobimy farmę trzciny cukrowej, bo tego też potrzeba dużo. Już wiem, zrobimy tutaj. Genialny plan, zrobimy to centralnie w tym miejscu. I tutaj będzie najpierw szła sobie piasek, a potem będzie szła sobie woda. Tylko też nie wiem, ile tej trzciny trzeba do tego wszystkiego, kurczę. Czy oby nie za dużo, bo będę żółwia oszukany. Okej, okay, bo za 10 trzcin możemy zrobić sobie żółwia. Żółwia jak utłuczemy, dostaniemy trawę morską. Za nią dostaniemy barwnik, potem szkło, drzewo. Drzewo plus to dostaniemy szablon kowalski kolejny. I z szablonu kowalskiego dopiero będzie... Czemu mi to przesuwasz? Z tego szablonu kowalskiego dopiero dalej dojdziemy tutaj do tych rzeczy. Żeby na samym końcu dojść, w zasadzie my już wszystko mamy. Potrzebujemy tylko ramę end portalu, no dobra. No to wychodzi, że tej trzciny aż tak wiele nie trzeba będzie, okej. Ty, przepraszam, a gdzie ja mam wiadra? Czy przypadkiem to nie jest tak, że jak zrobiłem tamto, to mi to zajęło mało wiadra, a ja nie mam teraz na wiadro? Zapalniczkę wymieniłem na dwa wiadra, no co za głupi biznes! Ale na szczęście dostałem bryłki żelaza wcześniej, łocie panie, jaki luksus. Patera, bierzemy sobie jedną wodziunkę. O, cyk, to ładnie. Piaseczek, proszę bardzo. Jeszcze łopatę zapomniałem z tego wszystkiego zrobić. Jezu, ile to będzie zabawy, jakie szulkery muszę jeszcze robić, no człowieku! Ja chciałem to dzisiaj zakończyć, no. Dobra, mamy nieskończoną sadzawkę wody, genialnie. Trzcina, niech se rośnie. Żeby więcej, to wtedy szybciej to wszystko pójdzie. Dobra, najważniejsze dla mnie jest teraz to, że będę potrzebował jaja przeżywiające żółwia, karmazynowego szkła trochę, żeby mieć szulkery. Z szulkerów jeden szablon kowalski zrobię taki. I potem jak go połączę na przykład z karmazynowym szkłem, dostanę znowu dwa. Jak będę miał 10 plus 10 brodawek, których już nie mam, dostanę dopiero jedno tylko takie. Czyli potrzebujemy takich, o Jezus, 12? Ja cię nie mogę, ile roboty! Ja tylko tyle brodawek wziąłem! Sobie nowy łuk może przy okazji zrobię? Jeszcze jedną skrzynkę, żebym się połapał we wszystkim, co tutaj mam. Dobra, jeszcze wychodzi na to, że będę potrzebował dużo węgla, bo stona będziemy musieli przepalać. A to oznacza, że jeszcze nie dość, że dużo kobla, no to samego węgla do przepalania tego kobla. Dobra, no to ja sobie pokopię w tym czasie, a niech mi tutaj rośnie trzcina i reszta rzeczy po prostu. Aha, jeszcze lepiej, super, właśnie czekałem na was. Chyba będę musiał ogarnąć sobie gdzieś tutaj owce. Dobra, w razie czego zrobimy sobie łóżko, jak będzie następna noc, to żeby już mi nie przylatywali, żeby mnie tutaj nie utłukiwali non-stop. Okej, okay, mamy to. Dobra, i kopiemy dalej kobelka. Dobra, mamy 5. Dobra, za 10 będziemy mieli już jednego żółwia. W zasadzie to my potrzebujemy tylko sadzonkę, bo to już wtedy nas ominie całe, więc kwestia tylko zdobycia dwóch takich zielonych brawników, czyli 6 traw morskich. Dalej już pozostanie nam chyba ostatni całkowicie etap. No to ja idę dalej kopać. No, popchnij mnie do tej lawy najlepiej. Ta trzcina, no rośnie jakby chciała, a nie mogła po prostu, no. No szybciej trzcina, no rośnij. Aha,
Już rozwaliłem to. Dobra, jeszcze się jagody przydadzą na pewno. I żeby je zjeść, no i żeby zrobić trochę piachu, bo tam jeszcze szkło było, pamiętam, potrzebne. Dobra, mamy kolejne dwie. A z tego co mogę chleb przecież zrobić, nie? Ty, ale nie kradnij! No i z chlebkiem od razu lepiej. Aż mi kilo z wrażenia pękł, jak tam trzcina. O, proszę bardzo, i to już mi się coraz bardziej zaczyna podobać. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak to będzie leciało. Jakby wymienię sobie... Dobra, jeszcze cztery jakby wyrosły. Na żółwia. Ile żółw będzie tej trawy borskiej opuszczał i czy w ogóle będzie ją opuszczał? Bo też nie wiem, jak to będzie wyglądało. W sumie nie robiłem tego nigdy. O, i możemy sobie TNT od razu dwaj wyjąć. Super, fajnie. Zawsze coś, zawsze za darmo, to uczciwa cena. O, dobra, tej trzciny już jest dosyć dużo. Zobaczymy, jak to wygląda, jak będę chciał sobie chociaż jednego żółwia zrobić. Starczy mi na jednego? No, na spokojnie. To trzy sobie jeszcze zasadzę obok patotera. Będzie jeszcze lepiej. Raz, dwa, trzy. Dobra, 10 wystarczy. Mam jajo, żółwia. I co z tym żółwiem? Cyk żółw, dzień dobry. Jagółka trupie. O! Jedna trawa. A jak liczyłem, potrzebuję 6 takich traw, no nie? Tak, potrzebujemy przynajmniej 6 takich traw. Oj, jen. Rośnij, trzcinko, zdrowa. Ej, mogę iść spać, zapomniałem! Marchewka, a ja tyle się o marchewki starałem! No i w końcu chociaż jedna noc przespana. Jak ta trzcina zaczęła teraz rosnąć, człowieku, bardzo dobrze. Chociaż może jeszcze bym tu zasadził, wtedy jeszcze szybciej będzie, nie? Dawaj, kolejne tam będziemy od razu wykorzystywać. To ja se zostawię to i idę siku, zobaczymy ile będzie jak wrócę. No średnio, bo 4 chyba. Raz, dwa, posuń się, bo chcę zasadzić. 3, 4, dobrze, wszystkie. Dobra, by trzeba było jeszcze węgla dorobić, to sobie od razu przerobimy. Ale tu robota, roboty, człowieku, ja nie zacząłem się wziąć powoli już. 30, po 10 do każdego pieca, nie? Chciałem powiedzieć, że mija właśnie chyba 4 godzina, a my to tak... Nie wiem, czy jesteśmy na dobrej drodze w ogóle do końca. Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to napisz jajuszko, to przypnę serduszko po raz drugi. Dobra, trochę tego szkła już się nazbierało, ale to jeszcze troszkę. O, dobra, to już ewidentnie wystarczy na kolejne trawy. Ile tego będzie? Starczy na 2 żółwie? No tak średnio. A nie, dobra, mam. Dobra, to zrobimy żółwie, a przy okazji zrobimy sobie z tego piasek kolejny. Te 2 żółwie nawet mogę kupić, pato. Oj, zobaczmy, co się teraz wydarzy. Pyk, pyk. 4 trawy morskie, mili państwo, czyli może wypaść więcej niż jedna, okej. Okay. A co ja za to mogłem kupić? A, barwnik, ale to i tak potrzebujemy jeszcze z 2, no nie? Tak, dokładnie, bo to nam daje póki co tylko 1 barwnik, a to nam daje dokładnie 8 szkieł, jak dobrze liczę. Pyk, no właśnie, 8, potrzebujemy jeszcze 2, żeby zrobić drzewo. No i wtedy mamy stone i lecimy prosto po shulkery, żeby zrobić sobie end portal. Jak tam sytuacja? No średnio. Okej, mamy 11, proszę mi to wydać. Jajuszko, i jakbyś dał 2, to ja bym był dozgodnie wdzięczny, panie żółwiu. Aż mi, na razie to jestem w plecy siekierę przez ciebie. Nie jest! A nie, dobra, to, ja się podpaliłem, jedną dał. I mamy 10 trzcin znowu, elegancko. Zając życie teraz nie da. Panie żółwiu, jakiś pan miły, no i teraz dał 2, a nie mogłeś wcześniej? Tu... Cyk, mamy to. Tu. Mamy to! Sadzonka dębu. Dobra, teraz tak. Tutaj wywal to, bo to jest niepotrzebne, tu musi się kobelek teraz smażyć. Tu wywal to kobelek teraz. No i teraz tak. 30 takich liści. Aha, to. Wow, starczy mi na szczęście na nożyce. Dobra, trzeba to zasadzić, potem ściąć liście i tak dalej, i tak dalej. Będzie dużo zabawy. Coś tak czuję, że będzie trzeba bardzo dużo stone'a i bardzo dużo właśnie tych liści. Liście to nie problem, ale stone to problem, bo trzeba go nakopać. Mamy 34, 64, okej, okay, czyli możemy wrzucić tutaj coś. Daj to, co tu przepalasz? Bez sensu, bez sensu. Tu przepalaj to. Okej, okay, tutaj to dorzućmy, zawsze będzie jeszcze więcej węgla załatwić, bo nie wystarczy. Wyrosło, nie wyrosło, czemu to nie wyrasta? Czekaj, przecież ja miałem kości, co ja robię, w ogóle jak ja głupi. No, mączka kostna, proszę, jak zaraz wyrosie, to będzie wszystko. O, proszę, ale, o Jezus, no mogło trochę lepiej być. Ile? 54, no dobra, czyli teoretycznie wystarczy nam już na jedno, a co to w ogóle dawało, bo nie pamiętam. Stone'a też powinniśmy już mieć przepalonego chyba w pełni, prawie. To stone, aha, to nam da jeden szablon kowalski, dobra, czyli mamy jedno takie. I takich trzeba będzie na pewno trochę zebrać, żeby zrobić sobie to. Czyli takich... Czekaj, musimy zdobyć aż 20? Ty jesteś nienormalni? O, ty, nawet trafiłem jeszcze z tym. Z ulem. Wiecie co, ja może zrobię najpierw tak, żeby trochę nam tutaj więcej pospadało tych sadzonek, a potem będziemy sobie ścinali, co? To będzie dużo lepszy pomysł. A zaraz się obudzę bez sadzonek, o właśnie. Okej. Okay. Wiecie co? Chodźmy tutaj na zewnątrz, może to sobie przepalić. Znaczy przepalić, żeby się zasadzić. Raz, dwa, trzy, dobra. Jeszcze skoczę po kości, bo przecież ich miałem dosyć dużo. O, w końcu dobre drzewo. O, dobrze. O, no dobra, mogło być lepiej. Dobra, czyli 2 ścinam nożyczkami. Te co niżej, a tamto ścinam normalnie.
Dobra, czekaj, bo nie mam miejsca, żeby zbierać te samplingi. I mamy trzy, dobrze. Dobra, pękły mi nożyczki z tego wszystkiego, to reszta niech po prostu zrobi mi z więcej sadzonek. I teraz ile kobla muszę nakopać? Czekaj, bo skoro potrzebuję 20, a 30 jest potrzebne na jedno, to potrzebujemy 600 kobla. O Jezu, 10 staków muszę nakopać i 600 liści. Liście będą dużo prostsze, jak patrzę. O Jezu, ile czasu przede mną. No i trochę żelaza będę musiał zrobić, bo w przeciwnym wypadku, jak nie zrobię żelaza, to nie będę miał nożyczek, żeby ścinać liście. Świetna zabawa, naprawdę. Szczęścia, mam jeszcze trochę żelaza tutaj. I szkła mam, zresztą potem sobie zrobimy więcej liści, bo tam jeszcze mam te jasno-szare rzeczy. Damy radę na spokojnie. O, jak ładnie rosną, nawet bez mączki kostnej, proszę bardzo. Ja mam szczerze, że liście to i tak najłatwiejsza robota z tego wszystkiego tutaj jest, bo prawie liście mamy już zrobione. Patrz, mam liści, brakuje mi dosłownie, ja nie potrzebuję wszystkich staków, bo nie potrzebuję 600, bo już jedno mam. Aha, to i tak będę potrzebował. No dobra, no zbieramy do 10 i tyle. Sadzonek leci tyle, że to jest też masakra, dobra. To już jest ostatni raz, więc więcej nie potrzeba. Zresztą jak jeszcze udało mi się zrobić jedną stawkę żelaza, więc chyba myślę, że będziemy to mieli za moment już. Dobra, to kończmy to drzewo i będziemy mieli? Myślę, że tak. Dobra, na pewno liście mamy, teraz jedyne czego nam potrzeba to kobel, którego trzeba bardzo dużo. Bo pa, kładę sobie to tu, no i teraz możemy wrzucić sobie te dębowe liście. A stone'a to mamy 38, 59, 59, no dobra, troszkę jest, ale to dalej jest bardzo, bardzo, bardzo za mało. Dobra, idę sobie nakopać trochę kobla, zrobię sobie trochę narzędzi i musimy, no, o Jezu, strasznie dużo tego. Chyba jakoś zostawię kompa, żeby tak sobie chodził i zbierał, no bo nie mam innego pomysłu, tylko byle kilofy podmieniać. Dobra, idę kilofy dorobić, żebym nie musiał potem już chodzić i będzie chyba wszystko, no. Znaczy wszystko już tyle przed nami, że ja nie wiem. O, noc się zrobiła, czekaj, bo żebym się zamyślił. Dobra, ile tego jest? Troszkę, będziemy przepalać. O, kolejny kilof poszedł. Chciałbym tylko zaznaczyć, że mamy dzień 13. Pora dorzucić kobelka do reszty. Chociaż myślę, że już powoli kończę, bo raczej nazbierałem już z 9 staków, 10 może. Okej, okay, potrzeba nam jeszcze 3 staki z kawałkiem, ale to w zasadzie mi się przepala już tutaj w piecu. Ops, czekaj, bo nie wyłączyłem Instagrama. Dobra, reszta mi się przepala, więc po prostu muszę na to poczekać. Co było tutaj dalej? Czekaj, to może zacznę sobie robić pierwsze rzeczy i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Dobra, po prostu musimy mieć dużo szablonów kowalskich. Wrzućmy to sobie gdzieś do skrzynki. A, dobra, czekaj, ja nie potrzebuję tego więcej, mi w zasadzie wystarczy 10, no bo to mi się powieli, tylko potrzebuję jeszcze jajo przyzywające żółwia i szkło, zrobić karmazynowe, żebyśmy mogli zrobić sobie szulkery, bo szulkery nam się przydadzą po to, żeby przebić to na to, a potem jeszcze karmazynowe szkło w większej ilości. Czekaj, mam karmazyn, bo jeżeli ja sobie wcześniej łączyłem, czekaj, różowy barwnik, chyba z czerwonym, z czego kojarzę, to akurat mi to wychodziło. Dobra, czekaj, zajmę sobie zaraz czerwony i zobaczymy, czy to tak działało, ale chyba tak, bo tak już robiłem przecież. Dobra, mamy 3, jeżeli to połączę z różowym. Czekaj, jakie to robiłem? A, dobra, mamy to, wychodzi faktycznie karmazynowe i mamy 13 takich barwników, które w zasadzie już nam wystarczą. Kamienia, no jeszcze musi nam się cały kamień przepalić, a dodatkowo jeszcze będziemy potrzebowali dużo szkła na tamto, więc muszę zebrać kolejne te rzeczy. Ole właśnie, trzcina jest też ważna, żeby trzcina mam już dużo, no bo potrzebujemy jaja żółwia, żeby od razu wykorzystać to sobie do zrobienia tych całych szulkerów. Nie, jak te szulkery będą jeszcze dropiły, mam nadzieję, że całkiem spoko. Dobra, kolejną noc do spanka. Wybaczcie, że tak przyspieszamy, ale kurczę, gdybym miał teraz wszystko to jest zrobić, w sensie na odcinku, to ja nie wiem, czy by to nie trwało z 2 godziny. A, przecież ja kamienia już nie potrzebuję, bo kamienia mamy wystarczająco, weź to wywal i po prostu zacznij przerabiać mi piasek. Tu pyk, tu pyk i tu pyk. A dziś nie mam szkła już przepalonego przypadkiem, przepraszam. O ty, no toć mami to ile, człowieku, dobra, dawaj to. Karmazyn, okej. Okay. Nie wiem, czy tyle potrzeba, mam nadzieję, że tyle potrzeba. I jajków, to czekaj, to wezmę jeszcze to, to może wystarczy mi na 5. Przecież jak z tych szulkerów będzie to leciało. Dobra, mamy 5 jaj spawnujących szulkerów. Pytanie, jak to teraz będzie faktycznie dropić? Ła. Kurczę, zapomniałem o tym. Ale pod drzewem to nie tak źle. Dobra, jedna skorupa jest. Druga. Gdzie to poleciało? Dobra, mamy 4, no szkoda, że tego jednego mi nie wyrzuciło. I teraz tak, żeby to zrobić, to chyba będziemy potrzebowali skrzynkę jeszcze, no nie? Po środku. Dokładnie tak, i w ten sposób mamy jeden szulker. Dobra, to możemy od razu zrobić sobie kolejne. I teraz mamy takie 2. Jeden? Dobra, mamy 2, jeżeli to sobie połączę z karmazynem, tak, to dostanę wtedy 4.
Okej, super. Jak będę miał takich tutaj, o, 10, to dopiero dostaniemy jeden szablon kowalski. Okej. Najwyraźniej jeszcze dużo zabawy przed nami. Tak, widziałem to i jestem załamany swoją głupotą, aczkolwiek wydaje mi się, że byłem na tyle zmęczony, że nawet nie kalkulowałem, co tutaj się dzieje i mój mózg najwyraźniej po prostu się wyłączył. Po prostu oglądajmy dalej i cierpmy, patrząc na to, co robię i jakie błędy popełniam. Dobra, ale szkła mamy dużo, nie problem jest je zrobić, więc no po prostu musimy poczekać, aż więcej nam się zrobi. O, trzcina rośnie jak na drożdżach, mele państwo! Właśnie minęło 5 godzin. Dobra, byśmy potrzebowali różowego barwnika jeszcze trochę. Niebieskiego to tam akurat bez problemu, żeby sobie zrobić. Bo to wszystko z kwiatów na szczęście leci. Dobra, idę po więcej sobie zrobić kwiatków. A jak będę wodą wylewał, to nie będzie trochę szybciej? No pewnie, że będzie szybciej, super. Dobra, myślę, że nam wystarczy już tego. Będzie po 10 powiedzmy. A nawet więcej. Okej, i karmazynu mamy 30. Dobra, tyle barwników już wystarczy nam na 100%. Jeszcze pewnie szkła trochę będzie trzeba dobrać. Okej, idziemy jeszcze pod trzcinę i będziemy mieli dużo, dużo szulkerów. Dobra, mamy 9. I pora to po prostu katrupić. No i się przespać, bo znowu idzie noc. Jeszcze przepalimy od razu szkło, bo na pewno mi nie wystarczy. To jeszcze nie koniec. Ładnie dropi. Nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. Auci mi się tepnął pierwszy, no. Ty. Ja dopiero teraz sobie uświadomiłem, że ja w zasadzie jestem głupi, bo ja teraz zrobiłem tyle, kliknąłem drugi raz i pomnożyłem sobie te karmazynowym szkłem. No łapka w górę dla tego geniusza! Brawo! O co tu chodzi? Czemu ja jestem takim głupkiem? Wytłumacz mi, bo ja się zgubiłem teraz. Robisz tu, dajesz tu i masz... O Jezu, to się przecież mnoży, człowieku, a ja tak kombinuję, ile tu czasu spędzę! Uuu, dobra, nie jest źle, podoba mi się. Wystarczy po prostu dużo karmazynowego szkła. Pyk, pato, już mam ile? W tym momencie? 36, jeszcze tylko 4! No i muszę jeszcze pójść po nederowe brodawki, bo tego mi brakuje. I w takim będę miał 4, takie 4 jak połączę sobie z szablonem kowalskim, to dostanę 12. Ja będę miał 12, mylę państwo. A nie, to potrzebuję... Ja potrzebuję taka jedno. Aha. Czekaj, czy ja nie musiałem robić 40? Duma narodu, miliony widzów go obserwuje. Brawo, brawo ty! Proszę nie mów mi tego, proszę nie mów mi tego. I tak mi brakuje teraz jeszcze brodawek, potrzebuję jeszcze 3, dobra. Może być tak, że ja źle policzę, jestem zmęczony i nie ogarniam. Do netheru, po 3 brodawki. Może się okazać, że zaraz zrobię portal. Już prawie 5 godzina. Czy ja nie wziąłem ze sobą żarcia właśnie tutaj? Genialny plan. O, dzień dobry, czekaj, muszę się wrócić po jedzenie, bo nic z tego nie będzie. Dobra, jeszcze muszę nakopać netheraku, bo gdzieś tam tą samą drogą nie wiem, czy wrócę. Nie pamiętam, którą ja tędy szedłem. Dobra, wiem mniej więcej, gdzie muszę iść, ale... no tą samą nie trafię. Dobra, dotrzeć dotarłem, ale nie mam teraz tego. Napoju, żebym się nie palił, nie? Że jest małe przepało. Rad nawet nie jest to wejście, znalazłem gdzieś indziej, ale ważne, że są. 17 i nie wiem właśnie, czy nie potrzebuję 40, bo tam było 10 potrzeba. Mamy 27, w jakim tempie to rośnie? Może zasadzę? 3 potrzebowałeś, jakie 40? Ty szukasz, co ty robisz, człowieku? Ja nie mogę już patrzeć, bo mi oczy wypadają! Poczekam, 40... O, dobra, ty to rośnie. Potrzebowała 40, jak kojarzę dobrze. Dobra, śmigamy, obym tylko nie zginął. Poznaję już okolice, nie jest źle. Okej, prawie w domu, prawie w domu. No oczywiście mi się bloki już skończyły do podsadzania. Dobra, weź na kop i chodźmy dalej. Tym drewnem to mi nie wystarczy. Idź mi stąd, idź mi, nie ma takiego bicia. Dobra, chodźmy. No, prawie nie trafił. To no nie gadaj, że to wystarczy, że nie musimy aż tyle tego robić. Ale byłby kozak. Naprawdę jestem zmęczony. No, jakim cudem? A, tutaj, dobra, nieważne. Czyli teraz wystarczy, że zrobię jedno takie. Nawet nie potrzebowałem tylu brodawek? Ale ty, ja już nie ogarniam. Ja nie wiem, czy już nie powinienem przestać grać, bo tu się robi coraz gorzej. Ty no bez jaj. Serio, to tylko tego trzeba było. Co ty gadasz? Okej, ale będziemy musieli utłoc jeszcze endermany, bo mi nie wystarczy. Dobra, potrzebujemy jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Dobra, teraz musimy utłoc trzech endermanów. I za to mogę kupić już ramę do endportalu, tak? Mamy to. Tylko 3 enderperły jeszcze. Tam jest jeden, ale coś się wściec nie chce. W zasadzie mogłem sobie jedną enderperełkę zrobić z tamtego, co miałem, nie? No i teraz weź szukaj wiatru w polu. Gdzie oni będą i za ile tutaj przyjdą? Może w netherze spróbuję? No patrz, no i są. Jedno to jest. Jakby ten jeszcze drobno byłoby super. Potrzebujemy jeszcze jednej. Już nie mam siły, serio. Tam? O, jest. Chodź tutaj. Chodź tutaj.
Muszę bliżej. Nie dał. Wow, wow, czekaj. Wow, dobra, jest Enderman. Tak, go tłuc, trochę się boję w sumie. Jest, dobra, aż mi siekiera pękła. Dobra, spadajmy stąd, kończmy to. Ej, za to mogę zrobić jabłka i złote jabłko sobie zrobić. Co ty gadasz, ja nawet nie wiedziałem. Tyle, trochę tego mam, czekaj. O! O! Dwa złote jabłka! Jakbym miał jeszcze jedno, to bym zrobił normalnie złote zaklęte. Ale nie mam i raczej nie będę miał. Dobra, nieważne, daj mi pałki, połącz to, mamy Ender Eye, mamy to, możemy odpalać portal. Dobra, czekaj, co ja muszę zabrać ze sobą do tego, do wyjścia? Ale to była długa przygoda, jednej nigdy takiej długiej nie miałem chyba. Mamy dwa chleby, mamy dwa złote jabłka, mamy jedno jabłko, dobra, myślę, że żarcie mi wystarczy. Mamy łuk, mamy niesamowicie dużo strzał. Siekierę niestety będę miał kamienną, bo już nie mam dosłownie żelaza i nie chce mi się robić. Wiadro jest. Chyba wszystko, co? Jak zginę po 5 godzinach będzie, to po prostu wyjdę chyba z siebie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy to. Daj złote jabłko tutaj. Wszystko mamy? Chyba wszystko. Dobra. Wchodzimy. O, ciekawy spawn. Okej, dobra. Najprostsze w zasadzie przede mną, ale może się nie udać, bo takie rzeczy zawsze nie wychodzą, jak jest najtrudniej. Okej, praktycznie wszystkie, to żeby tylko na Endermana żadnego nie spojrzeć, bo ja nie mam zbroi. Dobra, jest, jeszcze jedno tam u góry zostało. Mamy to i ostatnie tam. A nie, jeszcze jedno, co ty gadasz, ty nie trafiłem? Dobra, wydaje mi się, że wszystkie, raczej już nie będzie żadnej wieży. Weźmy go, zaatakujmy, niech mu życie jakoś spadnie. O, dobra, tam jeszcze jest. No tej jednej nie mogę zbić, jeszcze on sobą broni. Dobra, mamy to. Dobra, do środka i siekierą. Zdążę? Jest! Ale nic straconego, przecież mogę tu z powrotem wejść! Nie pozbędziesz się mnie tak łatwo, smoku! Może i się rozsypałem, ale powrócę silniejszy. Trochę chamski ten smok chciałbym zaznaczyć, bo nie dość, że tam jeszcze walnął sobie pod siebie, żebym nie mógł nikomu nic zrobić. Dobrze, mnie z łuku będę go teraz naparzał! Gdyby nie to, że miałem tarczę, to jeszcze to wiadro by się udało. Weź tą tarczę wywal, po co mi ona? Dobra, leci. Co on, niewidoczny jest, niewidzialny się zrobił nagle. Dobra, i z łuku teraz! Gdzie on na głowę, dlaczego on jest niewidzialny, no halo? Okej, okay. Prawie go mamy! Jest! Haha! 5 godzin gry, mam dość najtrudniejszych challenge na świecie. Ej, poczekaj chwilę! YouTube wybrał ten film specjalnie dla ciebie, żebyś go obejrzał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale to nie może być przypadek. Kliknij i zobacz, co tam jest, bo czas już się kończy. Za 3, 2, 1.